Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczek i nasz gość. Witam serdecznie. Dobry wieczór, a dziś z nami poseł Marek Zawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Najważniejsza informacja dnia według Marka Sawickiego to... Myślę, że kwestie związane jednak z brakiem ustawy rządowej jeszcze póki co w sprawie zwalczania COVID-a, bo dzisiaj niestety nadmiarowe 200 tysięcy zgonów od marca 2020 roku obciąża rządzących i brak aktywności, brak przeciwdziałania, zarządzanie tylko skutkami tego koronawirusa jest zwyczajnym zaniedbaniem i oczekiwaliśmy, że ta ustawa się w Sejmie pojawi. W tej chwili rozpoczyna się prezydium Sejmu, więc nie uczestniczę w nim, bo mamy spotkanie, ale mam nadzieję, że być może na tym prezydium dostaniemy informację, że przynajmniej pierwsze czytanie tego nowego lex w tej chwili Kaczyński, bo wcześniej było lex Czarnek już wyrzucone do lex kosza, Hoc, że dzisiaj to pierwsze czytanie się odbędzie. Lex Czarnek to co innego, lex Hoc, tak mówią media. Lex Hoc, tak. Czyli jednak pandemia. No dobrze, panie ministrze, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, że w związku z pandemią, którą przecież mamy już 2 lata, obrało drogę środka. Ani nie stosuje radykalnych sposobów na przymuszenie obywateli do szczepień, ani też nie rezygnuje w ogóle z obostrzeń, a niektóre państwa właśnie to robią, Wielka Brytania czy Dania. Jak pan podsumuje tę 2-letnią walkę z epidemią koronawirusa w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, jesteśmy w czołówce. 3. miejsce na podium, jeśli chodzi o liczbę zgonów na 1 milion mieszkańców. I to jest jakby ocena i świadectwo. I wszędzie wiemy, że tam, gdzie mamy wysoką wyszczepialność, tam śmiertelność jest dużo mniejsza. Natomiast w sprawie promocji wyszczepialności czy szczepień nie zrobiono praktycznie nic. Ja przypomnę, że w sprawie promocji Polskiego Ładu wydano kilkadziesiąt milionów i promowano go co najmniej od czerwca ubiegłego roku. Natomiast w tej sprawie nie uczyniono nic, a proponowaliśmy proste rozwiązania. Z jednej strony zachętę w postaci chociażby premii za zaszczepienie, z drugiej strony wysłanie pism czy zaproszeń do szczepienia z podaniem miejsca i daty dla każdego obywatela. Niechby obywatel odpisał, że z jakichś powodów nie chce się zaszczepić, wtedy byśmy po prostu wiedzieli, ale więcej aktywności ze strony rządu, bo Jarosław Kaczyński mówi, że jest nawet za tym, żeby szczepienia były obowiązkowe. I oczywiście tego nie wprowadza, bo balansuje na takiej linii zawieszonej z jednej strony pomiędzy wysokością słupków poparcia, a z drugiej strony wsparciem ze strony koronasceptyków, którzy no, dają jeszcze póki co temu rządowi w Sejmie większość. No właśnie, ta większość nie trzeba się było oglądać, trzeba było działać. Ale jest nieznaczna i nawet doszło do sytuacji, że to Paweł Kukiz, mając zaledwie kilku posłów w Sejmie, można powiedzieć, że przez moment rozgrywał polską polityką. No ale rozmawiałem z niektórymi politykami, mówili, że do momentu, aż zgłosił chęć przewodniczenia Komisją Śledczą do spraw inwigilacji, no to wtedy rozgrywał. Ale jak już zgłosił ten pomysł, no to już nie rozgrywa, bo jest jasne, że opozycja na pewno nie poprze takiego pomysłu. Czy rzeczywiście opozycja jest przeciwna, aby to Paweł Kukiz był Panie szefem komisji? Panie redaktorze, ja rozmawiam z ludźmi, mam wrażenie, że ta kwestia Pegasusa i podsłuchu to tak ludzi nie za bardzo interesuje. Bardziej COVID, bardziej inflacja, bardziej kwestie związane z Polskim Ładem, bo politycy zawsze się podsłuchiwali, zawsze się podglądali i to nie jest nic nowego. Natomiast to, co mnie niepokoi, bo powołanie komisji śledczej. W skład komisji śledczej wchodzą posłowie, członkowie klubów. Pan Paweł Kukiz klubu nie ma, więc w tej chwili jest na etapie prawdopodobnie tworzenia jakiegoś federacyjnego porozumienia pomiędzy kołami poselskimi, które być może go do tej komisji wystawią. My zgodziliśmy się jako PSL. Dajemy panu Pawłowi Kukizowi carte blanche, podpisy, niech zgłasza wniosek o powołanie tej komisji, ale widać wyraźnie, że tutaj nastąpiło jakieś wyhamowanie i być może jest to wyhamowanie regulaminowe. Dla mnie uważam, że to przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość powinno być zainteresowane wyjaśnieniem kwestii Pegasusa, bo trzeba jasno powiedzieć, że kiedy zapierali się, że tego systemu w Polsce nie ma, Jarosław Kaczyński przeciął dyskusję i powiedział: tak, mamy ten system, nie podsłuchujemy nim opozycji, co oznacza podsłuchujemy swoich, i coraz więcej takich sygnałów płynie, że własny obóz był tym systemem inwigilowany. Jeśli tak,
to znów mamy informację z posiedzenia Komisji Senackiej, że polski operator Orzeł Biały prawdopodobnie był również nadzorowany i te wszystkie informacje, które zgromadził, przez jakiegoś operatora zewnętrznego. Jeśli operator zewnętrzny ma informacje, które zebrał Orzeł Biały i tymi informacjami zarządza, może je w każdej chwili wobec Polski i Polaków użyć, to to jest potężne niebezpieczeństwo, na jakie naraziło nasz Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, i też pytałem Marka Biernackiego, czy taki system w Polsce jest używany legalnie. I on jasno stwierdził, że jeśli chodzi o systemy inwigilacji, każdy z nich w Polsce musi być certyfikowany przez ABW. Ostatnia kwestia, którą chciałbym jeszcze pana zapytać, bo dziennikarze Onetu napisali, że pan chce utworzyć jakieś koło, które miałoby współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, wyjąć kilku posłów PSL-u, pan temu zaprzecza. Nawet zapowiada pan proces przeciwko dziennikarzowi Kamilowi Dzióbce. Skąd to całe zamieszanie, skąd te plotki? Pan wie, że ja w Polsce jestem dosyć długo, jestem także propaństwowcem. I kiedy wydawało mi się, że dla ratowania unijnych pieniędzy, a więc Krajowego Planu Odbudowy, tej zaliczki 4,6 miliarda euro, a więc ponad 20 miliardów złotych, które blokuje przede wszystkim Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro, bo to są problemy także ze zniszczonym wymiarem sprawiedliwości, z reformą, która po 7 latach nawet przez Jarosława Kaczyńskiego jest marnie oceniana, to wtedy otwarcie powiedziałem w październiku, bez żadnych ukrywań, że jestem skłonny namawiać Prawo i Sprawiedliwość do wyrzucenia Solidarnej Polski i Ziobry, do odzyskania tych warunek nie został spełniony, ale pytam konkretnie o tę sprawę z Onetem. Pytam o sprawę z Onetem, panie ministrze. Natomiast, panie redaktorze, nie rozumiem, że tak doświadczony dziennikarz jak pan Dzióbka wypuszcza taki artykuł, nie pytając mnie, nie rozmawiając ze mną. To jest po prostu rzecz skandaliczna. Nie wiem, czy ona wychodzi ze strony PiS-u, który już czuje się na tyle słaby, że informuje pozostałych swoich posłów, że mamy jeszcze ratunek, jeszcze trwajcie przy nas, bo prawdopodobnie Sawicki da nam odsiew. Czyli będzie pozew, tak, panie ministrze? Nie, panie redaktorze, naprawdę, ja mam twardą skórę i jako polityk wiem, no, że ale trzeba... ale sugerował pan, że prawnicy już pracują nad pozwem. Tak, prawnicy pracują, ale to jest też sprawa bardzo delikatna i kwestia źródeł, które miał pan redaktor Dzióbka, pewnie też ich nie ujawni, więc to wszystko są rzeczy, które są, powiem szczerze, nieistotne wobec wyzwań, które stoją przed Polską i tak naprawdę... Zwykły poseł Marek Sawicki w tych sprawach się nie liczy, bo tak jak powiedziałem, mamy istotniejsze, ważniejsze problemy. Zwykły poseł Marek Sawicki był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za pański czas, za ten komentarz.